10. seria gier PGNiG Superligi Mężczyzna, w niej starcie Azotów Puławy z grupą Azotami Unią Tarnów. Kamil Gapiński, dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam na ten właśnie mecz, który strona gospodarzy oficjalnie nazwała sponsorskimi derbami. Udało się tej akcji zakończyć skutecznym rzutem. Dynamicznie rozpoczynają gospodarze i proszę bardzo, tutaj nie zadrżała ręka, czyli Tarasy Minocki, będziemy go obserwować z dużą atencją, natomiast akurat w tej akcji nie brał jakiejś wielkiej roli. Buszkow świetnie zszedł, zagrał na 6 metr, no i jeden z jego kolegów zdołał wyrównać stan tego spotkania. Pytanie, jaka będzie odpowiedź? Puławian, Rafał Przybylski, jest też Kacper Adamski, proszę bardzo. Tak, o czym wspominałem we wstępie do naszego meczu, tymczasem Adamski, no zdecydowanie za dużo miejsca miał tutaj Kacper, nie popisała się defensywa. Minocki schodzi do środka, robi miejsce Pawłowi Podsiadło i proszę bardzo. Zachirowicz, widzimy jaki on jest zwrotny, proszę bardzo, Minocki kapitalnie. Długo to wszystko trwa, sygnalizacja gry pasywnej, Minocki, Yoshida, ależ kapitalnie tam powalczył o pozycję do zdobycia bramki. No i proszę, po raz 11 trafia Unia Tarnów, ale też ta odpowiedź. Przybylski, ach, hat-trick Kępy, no i proszę, fantastycznie w bramce Bartosik. Piłka dla drużyny z Puław i będą przed szansą gospodarze, aby znowu wyjść na prowadzenie do końca. Żywkowicz. Nie zastanawiają, myślą co zrobić, żeby zakończyć kolejną akcję. Wraca Zachirowicz, Minocki, proszę bardzo. Kapitalne zejście na 6 metr. Kacper Adamski, Wales dookoła, Janikowski, proszę bardzo. Ważny moment, bo to o czym mówiłem, a za tym mogą sobie wypracować dosyć dużą przewagę. Mimo tego, że przez większość tego spotkania wynik oscylował w okolicach remisu, ale proszę, myli się Bartosz Kowalczyk. Takie, powiedziałbym, mocno ryzykowne było to podanie na koło, ale też i ten rozrzut do Kacpra Adamskiego nie należał do najspokojniejszych. Ostatecznie nikt do bramki nie trafił. Azoty Puławy 20, grupa Azoty Unia Tarnów 16. Naprawdę fajne widowisko. Tę drugą odsłonę i proszę bardzo, Żywkowicz. Kapitalny był to rzut. Nie miał tutaj większych szans bramkarz. Może poszukamy Yoshidy, chociaż ta trójka rozgrywających bardzo aktywna, często zmieniająca się pozycjami. No i właśnie, szukająca sobie pozycji do oddania rzutu, jak choćby teraz po raz kolejny Taras Minocki. Jeszcze Minocki, po raz kolejny Podsiadło. Kapitalnie popracował mur Azotów, a to rodzi jeszcze okazję do kontrataku. Jarosiewicz z bramką numer 23. Każdym razem, kiedy Minocki jest przy piłce, to tak naprawdę ciężko przewidzieć, co on znowu wykombinuje. Przypomina moim zdaniem w tej materii, oczywiście zachowując wszelkie proporcje, Petara Nenadicia, który też jest takim nieprzewidywalnym, często wolnym elektronem, jeżeli chodzi o grę drugiej linii ekip, w których występuje. No i jakby chciał potwierdzić teraz Minocki moje słowa, bo znowu znakomicie wykończył akcję. Może troszkę gry aktorskiej dołożył Bośniak. Sędziowie byli zdecydowanie bliżej Yoshida. No to powinien być gol. No nie postawił mu poprzeczki za wysoko. Żywkowicz i jest gol numer 31. Dopingowali swój zespół i przeszkadzali rywalom tymi gwizdami. Minocki, ależ to było uderzenie. A właściwie rzut, natomiast no już składał się w taki sposób. Kowalczyk, jest sygnalizacja gry pasywnej, jest kapitalna interwencja Bartosika. Mają czas Tarnowianie, żeby tutaj wyrównać stan tego meczu. Lewa strona i broni Borucki, nie. Jednak Słupski to zmieścił, ale zrobili to bardzo szybko. Ależ się tutaj podziało. Broni jeszcze Bartosik i mamy, proszę Państwa, rzuty karne. Widzimy, jakie to były emocje, jaka to jest reakcja Unii Tarnów. Jarosiewicz na 7 metrze. I to jest gol w pierwsze tempo. Gwizdy dla byłego zawodnika tej drużyny, Pawła Podsiadło. I proszę, Borucki broni. Mocno by się zwiększyły, no ale naprzeciwko niego lider strzelców PGNiG Superligi, Minocki. Nie ma gola, pomylił się teraz, nie wytrzymał nerwowo, no. Poradził, a to oznacza, ale też proszę Państwa, naprawdę duże brawa dla grupy Azoty Unii Tarnów. Oni przywiozą z Puław do swojego miasta punkt. Piotr Jarosiewicz, wybrany MVP dzisiejszego spotkania, no biorąc pod uwagę, jak sobie radził długimi momentami, to jest to decyzja jak najbardziej
Zrozumiała. Kamil Gapiński dziękuję już bardzo serdecznie za ten wspólnie spędzony przyjemny wieczór. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.